believe that this nation should commit itself. Dzisiaj wracam do Jugosławii. Tito po uniezależnieniu się od Moskwy nie był w zbyt dobrej sytuacji. Choć z jednej strony pozbył się politycznego konkurenta, to z drugiej cały czas obawiał się rewanżu ze strony Stalina i na przykład ataku na Jugosławię. Szybko musiał znaleźć sobie sojuszników, aby nie zostać z tym problemem osamotnionym. Tak też się stało. Zapraszam Was na ten odcinek serii Po wojnie. Pierwszą zagraniczną podróż Tito po skonfliktowaniu się ze Stalinem wybrał się do Turcji. W Ankarze spotkał się z przedstawicielami NATO, gospodarzami oraz Grekami. Jugosłowiański przywódca podpisał z nimi porozumienie o politycznej, ekonomicznej oraz wojskowej współpracy. Kiedy kilka dni później świat obiegła informacja o śmierci Stalina, Tito był już w drodze do Anglii, gdzie czekał na niego Winston Churchill. Już w okolicach Gibraltaru trzy brytyjskie okręty wystrzeliły na jego cześć salwy honorowe. W stolicy Zjednoczonego Królestwa witany był z największymi honorami. Brytyjczycy zapewniali go, że jest w ich opinii prawowitym przywódcą Jugosławii. Wracając do Belgradu, aż do wybrzeży Malty eskortowały go angielskie okręty. Tito był zachwycony przyjęciem przygotowanym przez zachodnie mocarstwo. Ponownie był w centrum wydarzeń. Rok później Jugosławia, Grecja oraz Turcja podpiszą wojskowe porozumienie o obronie, jak to ujęto w dokumentach, Śródziemnomorza przed ewentualną inwazją Związku Radzieckiego. Wraz ze wsparciem politycznym do Belgradu płynęły też amerykańskie dolary. W dodatku, po śmierci Stalina, Chruszczow umorzył Jugosławii wszystkie zobowiązania, jakie ten kraj miał wobec Związku Radzieckiego. Zdaniem niektórych historyków mogły one wtedy sięgać nawet 800 milionów rubli. Tito swoim politycznym zagraniem i oderwaniem się od zwierzchnictwa ZSRR był jednym z największych zwycięstw zimnowojennej rozgrywki. Jugosławia była autorytarnie rządzonym krajem socjalistycznym. Każdy, kto był przeciwny takiemu obrotowi spraw, był automatycznie usuwany. Niepokorni jugosławiańscy staliniści tracili majątki i partyjne pozycje. W ten sposób ukaranych zostało około 100 tysięcy osób, a do obozów i więzień skierowanych zostało co najmniej 40 tysięcy ludzi. Tymczasem Zachód jakby nie zauważał titowskich obozów koncentracyjnych i panującego terroru. Członkowie parlamentarnej delegacji Socjalistycznej Partii Francji w 1951 roku po wizycie w Jugosławii obwieścili zachodnim dziennikarzom, że w państwie Tity nie są łamane prawa człowieka. Co ciekawe, takie zdanie mieli również ci, którzy bezpośrednio wizytowali obozy koncentracyjne. Jean Bouet, lider francuskiej delegacji, stwierdził nawet, że więźniowie mają za kratkami lepsze wyżywienie niż mieliby w domu. Niektórzy używali określeń, że tak oto narodził się demokratyczny socjalizm i nie należy traktować jugosłowiańskiego dyktatora jak wroga. Takiego zdania było też wielu intelektualistów nie tylko francuskich, ale również angielskich, włoskich czy też amerykańskich. Co ciekawe, tej opinii o demokratycznym podejściu Tity do władzy nie zmąciły nawet powszechnie znane przemówienia dyktatora o tym, że socjalizm można zbudować jedynie dzięki jednopartyjności, a w domyśle dyktaturze. Amerykanie jednak niespecjalnie się tymi deklaracjami przejmowali i w ciągu pierwszych 3 lat niezależnych rządów Tity przekazali Jugosławii wspólnie z Brytyjczykami prawie 300 śmigłowców, 200 samolotów odrzutowych i 40 ponaddźwiękowych maszyn. Państwa zachodnie wysłały do Belgradu ponad 1000 dział przeciwpancernych i tyle samo czołgów, 500 pojazdów opancerzonych i 1000 sztuk broni. W jugosłowiańskim państwie pojawiła się też amerykańska misja wojskowa. Tito czuł się coraz pewniej na międzynarodowym forum. Po wspomnianej na początku tego odcinka wizycie w Turcji coraz częściej wyjeżdżał z Jugosławii. Wybrał się m.in. do Birmy oraz do Indii. Jechał tam załatwić nie tylko sprawy polityczne, ale też prywatne. Ze sobą zabrał ponad 40 skrzyń, do których planował zapakować zakupione w Azji dzikie zwierzęta, małpy, papugi, słonie, leopardy czy też antylopy.
Podczas pobytu w Birmie Tito po raz pierwszy wspomniał o ruchu państw niezaangażowanych, czyli takich, które nie były ściśle związane ani z Zachodem, ani z blokiem wschodnim. Swój apel skierował głównie do krajów trzeciego świata. Potem ze swoim pomysłem odwiedził też Indonezję oraz Ceylon, czyli dzisiejszą Sri Lankę. Tito będzie budował wizerunek niezależnego przywódcy, człowieka, który może się postawić zarówno Moskwie, jak i Waszyngtonowi. Przekonywał, że jest kimś, kto jest w stanie dźwignąć ciężar bycia liderem trzeciego świata. Jednocześnie jego wizyty były niezwykle wystawne. Dyktatorzy z innych rejonów świata witali go niezwykle bogato. Haile Selassie z Etiopii urządził mu 5-dniowe polowanie na dziką zwierzynę. Poza tym w Addis Abebie, czyli w etiopskiej stolicy, wybuduje mu pałac. Zresztą Tito nie pozostanie mu dłużny i podaruje mu w Jugosławii jedną z willi. Co ciekawe, relacje obu panów nieco się popsuły, gdy okazało się, że Tito pozwala tam kwaterować innych międzynarodowych gości podczas nieobecności etiopskiego władcy. Pierwszą formalną próbą utworzenia bloku państw niezaangażowanych były jesienne obrady ONZ w 1960 roku. Wspólna rezolucja Jugosławii, Indii, Zjednoczonej Republiki Arabskiej oraz Indonezji w kwestii rozwiązania najważniejszych światowych problemów była prologiem do tego, co miało wydarzyć się już rok później w Belgradzie. W 1961 roku do jugosłowiańskiej stolicy zjechało 25 przedstawicieli krajów niezaangażowanych w zimnowojenne starcie. W Belgradzie pojawili się m.in. indyjski premier Nehru oraz egipski prezydent Nasser. Konferencja państw niezaangażowanych ugruntowała pozycję Tity jako jednego ze światowych liderów. Z jego zdaniem świat zarówno wschodu, jak i zachodu musiał się teraz liczyć bardziej niż jeszcze 10 lat temu. Od tego czasu większość aktywności dyplomatycznej Tity skierowana będzie właśnie na kraje z Afryki oraz Azji. Relacje na przykład z krajami Europy Zachodniej nie były dla dyktatora szczególnie ważne. Wraz z rosnącą pozycją Jugosławii na arenie międzynarodowej spadał jej potencjał gospodarczy. Produkcja rolna na początku lat 60. była niepokojąco niska. Produkcja przemysłowa spadła do połowy średniego poziomu z kilku minionych lat. Deficyt w handlu z krajami zachodnimi był wyższy niż roczny jugosłowiański eksport do tych krajów. Panował gospodarczy zastój. Wyższe stanowisko otrzymywali ludzie, mówiąc kolokwialnie, po znajomości. Dyrektorami zostawały osoby, które nie miały odpowiednich kompetencji. Prawie połowa z nich miała ukończoną jedynie szkołę podstawową. Tymczasem tylko co trzeci szef związków zawodowych był robotnikiem. Nadmierna ochrona osób zatrudnionych doprowadziła do tego, że przedsiębiorstwom bardzo ciężko było zwolnić osoby nieproduktywne. Jednocześnie prawie połowę wszystkich osób pracujących w Jugosławii stanowiła niewykwalifikowana kadra. Większość urzędników nie miało ukończonej nawet szkoły średniej. Słabnąca gospodarka doprowadziła do strajków, które jugosłowiańskie władze nazywały przerwami w pracy, jakby w ten sposób próbując podkreślić, że jest to sytuacja chwilowa. Pierwsze strajki odbyły się już w 1958 roku. Zazwyczaj prowadzili je robotnicy. Bardzo rzadko dołączali do nich członkowie rad robotniczych oraz zarządów. Ale niektórym żyło się w Jugosławii całkiem dostatnio. Dotyczyło to przede wszystkim prominentnych komunistycznych działaczy wiernych Ticie. Dzięki wyjątkowo korzystnym kredytom, niedostępnym zwykłym obywatelom, budowali sobie wspaniałe domy oraz wille. W dodatku wielu z nich wykorzystywało bezpłatną siłę roboczą w postaci więźniów. I nie były to bynajmniej sporadyczne przypadki. Dopuszczali się tego m.in. członkowie biura politycznego. W dodatku na szczytach władzy szerzył się nepotyzm na niespotykaną wcześniej skalę. Tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracowało 35 małżeństw. Kolejnym momentem zwrotnym w historii Jugosławii było przemówienie Tity w Splicie w maju 1962 roku. Był to moment, gdy dyktator zapowiedział powrót do stalinowskich metod. O jakiejkolwiek niezależności, demokratyzacji społeczeństwa należało zapomnieć. Rozpoczęło się przykręcanie tzw. śruby. Na zlecenie Tity zaczęto poprawiać jugosłowiańskie podręczniki historii. Od tego momentu nauczyciele mieli głosić teorię, jakoby już w 1937 roku Tito miał odrzucić materialną pomoc ze strony Moskwy, co było oczywiście kłamstwem. Dotychczasowa działalność dyktatora była idealizowana. Jugosławia była przedstawiana jako zjednoczony kraj w walce z okupantem podczas II wojny światowej. Tito był oczywiście liderem ruchu oporu wobec okupanta. Przerabiane były oficjalne dokumenty zgromadzone w archiwach. Wszystko po to, aby zniekształcić prawdę historyczną. Tymczasem na zewnątrz Tito przekonywał, że rządzone przez niego państwo jest w doskonałej kondycji. Na pewno takim propagandowym zabiegiem dobrze widzianym nie tylko na Zachodzie, ale też w kraju była zgoda na powrót do kraju po 20 latach emigracji w Londynie wybitnego serbskiego pisarza Miłosza Crniańskiego.
Jednocześnie Tito pozbywał się politycznych rywali. W 1966 roku usunął z szeregów partii wiceprezydenta kraju i sekretarza Jugosłowiańskiej Partii Komunistycznej Aleksandara Rankowicza. Oskarżono go o spisek przeciwko Ticie. Zabroniono mu sprawowania funkcji publicznych. Był to przeciwnik dla Tity wyjątkowo groźny. Do dyktatora docierały informacje, że jego sypialnia może być podsłuchiwana przez tajne służby kierowane przez Rankowicza. Oprócz niego posady straciło prawie 900 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Państwa. Byli to głównie ludzie poniżej 45 roku życia. W tym momencie rozpoczął się polityczny wyścig o władzę. Największy konkurent Tity przepadł, a sam dyktator nie mógł przecież rządzić wiecznie. Dotychczas mniej wpływowi politycy zaczęli rozpychać się łokciami, licząc, że przejmą schedę po Ticie. To tyle na dziś. Zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.